Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić opaskę na głowę czy na włosy, na zimę, ciepłą. Ostatnio pokazałam Wam, jak zrobić taką opaskę. Widzicie, tutaj miałam 16 oczek, druty 4,5. Widzicie, warkocze takie troszeczkę tutaj powtarzające się z takim brzegiem. I tutaj Wam powiedziałam, że to można robić cały czas tą kółko, tak, tą opaskę, aż do końca, dwa końca, dwa końce i zszywamy. Jeżeli ja mam obwód głowy 56 cm, a więc ta opaska musi mieć 56 cm. Ile jest oczek? Zobaczymy, bo to zależy, jakimi nićmi robimy. Jeżeli będziemy robili taką grubą wełną, to możliwe, że nam wystarczy 80, 90 oczek, może 70, może 60, to ja też sama nie wiem. Ale jak będziemy robili taką cienką, czy nawet podwójna tutaj jest, proszę zobaczyć, jaka cienka, to trzeba może zrobić ze 100, 120. A więc można złączyć jeszcze ze 3, tak już wspomniałam. Wtedy te 3 dadzą Wam grubość prawie jak tutaj ta jedna, a nawet nie. Można dać ze 4. Zależy, jak ciepłą chcecie mieć. A więc my musimy teraz nabrać tyle oczek, żeby mieć tutaj ten obwód cały od razu. A więc musimy mieć, powiedzmy, 60 cm. Ten obwód. Robimy obwód na 60 cm około. Jeżeli na przykład dla dziecka, to wtedy może 50, może 55, jeżeli ktoś ma mniejszą głowę, ale może być, że trzeba będzie 70 cm. Ja robię teraz opaskę z tej nitki białej. Wam pokażę, żeby dokładnie było dobrze widać. I tutaj jest nitka chyba na robótkę z 5,5, może 6. A więc nabieramy z metr tutaj tej nitki i zaczynamy robić. Jeżeli nam będzie za dużo, możemy spokojnie spuścić. Drut szóstki i nabieramy najpierw oczka, to znaczy przekładamy tak, tutaj sobie trzymamy i rozszerzamy. Wtedy dwa druty z góry naciągamy, tutaj pod kciuka za tą nitkę, tutaj za tą nitkę do wskazującego palca i tą samą drogą tutaj schodzimy, spuszczamy, puszczamy i już mamy dwa oczka. Zawsze za pierwszym razem mamy dwa oczka. Tym sposobem. I znowu raz, dwa, trzy, spuszczamy. Raz, dwa, przeciągamy, spuszczamy, można powiedzieć cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, wracamy, spuszczamy, cztery. Już mamy dwa, cztery, sześć. I tak zrobię z 70 oczek. I proszę zobaczyć, ja tutaj mam 70 oczek. Mam tutaj. Wyciągamy jeden drut. I musimy zaraz przerobić. W każdej robótce, jak nie wiemy po prostu, jak to robić, jak długie, jak szerokie, to musimy najpierw zraz przerobić. I wtedy mamy tą pewność, że będzie nam dobrze pasowało. Przerabiamy, robiąc tylko i wyłącznie prawe oczka. To znaczy, pierwsze zawsze spuszczamy, a tutaj robimy prawe. To znaczy, wbijamy się w oczko, za nitkę, przeciągamy, spuszczamy oczko, za nitkę, spuszczamy i tak robimy te nasze teraz oczka. I teraz proszę zobaczyć, przerobiłam na pół i tutaj sobie rozciągam, bo to jest na dwóch drutach. Jakbyście robili na przykład na żyłkowych drutach, to byłoby Wam wyżej. I tu możemy już sobie przyłożyć, zobaczyć, czy tu jest wystarczająco. A więc wygląda na to, że tyle nam wystarczy. A więc zostawiamy i robimy dalej. Czyli przerabiamy do końca te oczka prawe. Ja uważam, że ta metoda jest bardziej prosta i szybciej do zrobienia, ponieważ
za jednym razem. Podrabiamy tylko na wysokość dowolną, na przykład 10-12 cm i już jest opaska gotowa. Przekładam i teraz tutaj muszę się zastanowić, czy dobrze było się zastanowić, jaki chcemy mieć wzór. My możemy całą opaskę robić tym samym wzorem, czyli w prawo, prawe, 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 prawe oczka, to nam wyjdą jakby takie grube lewy. I to się nazywa wzór chyba francuski. Ale ja Wam pokażę na przykład, że my możemy zrobić też prosty sposób, na przykład trzy prawe, jedno lewe. A więc tak, pierwsze ściągamy i robimy sobie trzy prawe, jedno i dwa lewe na przykład. Albo jedno lewe, raz, dwa, trzy prawe. I dwa lewe. Taki coś może być też. Albo dwa prawe, dwa lewe. Albo jedno prawe, jedno leweczko. Za nitkę ściągamy. Drugie już mamy. Oczko za nitkę ściągamy. To są trzy prawe teraz. Lewe. Nitka musi przejść na tą stronę. Zawsze w oczko, w nit, za nitkę ściągamy. To jest już jedno. Oczko za nitkę ściągamy. Już mamy dwa lewe. I tak robimy już do końca nasz wzór. Po drugiej stronie powtarzamy, gdzie prawe, prawe, a gdzie lewe, lewe. Teraz po robótki lewej stronie przekładamy nitkę, spuszczamy dopiero, żeby ten brzeg był ładny. I robimy. Tu mamy prawe, robimy prawe. Tu mamy lewe trzy, czyli te prawe są tutaj lewe. A więc robimy trzy lewe. Raz, dwa, trzy. Tu się uwidocznia. Tu są warkocze takie, to jest prawe. Raz i dwa. Lewe przekładamy. Raz, dwa, trzy. A więc mamy dokładnie połowę. Teraz składamy na pół i sobie teraz patrzymy, czy ta opaska jest nam wystarczająco szeroka. A więc ja myślę, że tak. Możemy rozłożyć teraz i zmierzyć. To wszystko pasuje. Powinna być nam dobra. Czyli ja całą teraz tą opaskę robię na wysokość około, powiedzmy, 10 cm, może zrobimy na 9 cm. A więc robię tutaj 9 cm i będę zakończała dwa razy również tak jak tu, żeby była jednakowa, góra, dół. Podrobiłam to na tą wysokość, zaraz mierzę, bo sobie usiadłam, zaczęłam robić i może nie całą godzinę, może godzinę już mam to zrobione. Czyli ja uważam, że jak robimy w tą stronę, tak, szybciej nam ta opaska wyjdzie. Mierzę. Jest 7,5. Podrobię jeszcze raz tam i z powrotem. I możemy zakańczać. I teraz już będę zakańczać, ale muszę zrobić taki sam rand brzeg tu, jak i tu. A więc zaczynam robić znowu te prawe oczka. Przekładam. I proszę zobaczyć, przez to przekładanie taki nam ładny wychodzi tutaj brzeg. Z tej strony również. Jak? Ojej, za wysoko. Taki sam wychodzi nam brzeg z tej strony, jak z tej. Proszę zobaczyć, równo taki warkocz. Jeżeli przekładamy zawsze tą nitkę dobrze. I zaczynam robić teraz oczka już tylko i wyłącznie same prawe, tak jak zaczynałam. I tak już do końca. Jestem już na drugim końcu, proszę zobaczyć. Tu już wychodzą te lewe oczka, tak samo jak i tu, takie. Ale my robimy cały czas te prawe oczka. Ten wzór francuski będzie. Czyli proszę zobaczyć, ta druga strona jest również bardzo równa. Gładka tu. Przekładamy. I robimy dalej te prawe oczka po tej stronie. Jeszcze raz. I już będziemy pomału zakończyć.
A więc 90 cm myślę, że na taką opaskę na zimę jest wystarczająco, ale jak już wspomniałam, może być troszeczkę mniej, może być troszeczkę więcej. I zakończamy już tą naszą robótkę. To znaczy, wbijamy się w dwa oczka. Raz i dwa. Za nitkę i ściągamy. To oczko z powrotem nabieramy. I znowu raz, dwa, za nitkę, ściągamy i mamy jedno oczko. I to jedno oczko znowu. I tak robimy tą naszą robótkę do końca. I urywamy nitkę. Mam nadzieję, że to widać. Mamy już wieczór, dlatego światło nie zawsze dobrze mi, ale był dzień, to było za ostre, teraz może być za ciemne, ale mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Pokażę kawałek. Proszę zobaczyć, tak już to wygląda. I już dochodzimy do ostatniego oczka. Podciągamy troszeczkę i używamy albo obcinamy. I proszę zobaczyć, opaska jest już zrobiona. I zaczynamy zszywać. To wszyjemy. Już pokazywałam nieraz w robótkach, że nieraz zszyję to razem, raz, dwa razy, dopiero obcinam. Jakbym tu obcięła, tu brzegu, z tego brzegu, to możliwe, żeby Wam się tu zaczęło pruć. A więc zaczynam tak, dwa końce, jeden, dwa, razem składam, wbijam się z pół centymetra troszeczkę dalej niż brzeg i wtedy w końcówkę, tu w końcówkę i do przodu. I znowu do tyłu z pół centymetra i do przodu z pół. Tak się szyje maszynowym ściegiem. Tutaj mam tą nitkę moją, co chcę ją przyczepić, a więc za nitkę, tak, i przyczepię raz, dwa razy może nawet, można i trzy. I teraz tu mogę to już obciąć, zaraz obetnę, a ja szyję dalej, do tyłu, do przodu, do tyłu i do przodu. Już mamy ten koniec. Łapiemy tu, prawie na samym końcu, na brzegach. Przeprowadzamy, że te dwa końce razem sobie szczepi, żeby było równo. I tu mamy już wtedy zszyte równo. Zaraz podszyję tu i będziecie widzieli, jak to wyszło. Tu możemy również sobie dwa razy przeszyć. Czy szczepić. Końcówki obcinamy jeszcze. I proszę zobaczyć, opaska jest już zrobiona. Lewa strona. I przekładamy teraz już na prawą stronę. Tak ona już wygląda. Tu jest to szycie. Myślę, że widać. Czyli zrobiłam normalnie proste. A tutaj zrobiłam w tym to skręcane. Ona na głowie też będzie szersza. Ona tak się zwinęła przez ten warkocz. To zobacz, jaka to jest różnica teraz, jak ona wygląda, jak pół porcji. Jak pół porcji, jak dużo jakby cieniej, ale mimo wszystko jest szeroka, tylko że ta nitka jest cieńsza. Myślę, że Wam się spodoba. Jak można prosić o łapki albo o suby. Będę się bardzo cieszyła. Dziękuję bardzo i do widzenia.